Simona Patalano i Angela Fabiani, Zaro Włochy, 8 listopada 2023 roku, orędzia Maryi. Simona, ujrzałam mamę, była cała ubrana na biało, na głowie miała białą zasłonę i koronę z 12 gwiazd, w talii miała błękitną szarfę, na ramionach szeroki biały płaszcz. Mama miała dłonie złożone do modlitwy i trzymała w nich długą koronkę różańca świętego, zrobioną jakby z kropel lodu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci moje, kocham was. Dzieci, znam was i wołam was po imieniu. Czekam, aż mi odpowiecie. Dzieci, znam wasze serce, znam każdą waszą radość, każde wasze cierpienie, każdy wasz ból. Jestem przy was. Nie oddalajcie się od mojego niepokalanego serca. Dzieci moje, tak wielce umiłowane, módlcie się za ten świat coraz bardziej zrujnowany, módlcie się za mój umiłowany Kościół. Dzieci moje, wzmacniajcie swoją wiarę świętymi sakramentami. Dzieci moje, kocham was, córko, pomódl się ze mną. Długo modliłam się z mamą, potem mama kontynuowała orędzie. Dzieci moje, daję wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie. Angela, tego wieczoru dziewica Maryja ukazała się cała, ubrana na biało. Również płaszcz, który ją okrywał, był biały i bardzo szeroki. I ten sam płaszcz okrywał także jej głowę. Na głowie miała koronę z 12 jaśniejących gwiazd. Mama miała ramiona otwarte, a w prawej dłoni trzymała długą koronkę różańca świętego, białą jak ze światła, która sięgała jej prawie do samych stóp. Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Na ziemi był wąż, który się miotał i mocno uderzał ogonem, ale ona trzymała go mocno swoją prawą stopą. Mama na piersi miała serce z ciała ukoronowane cierniami, które mocno biło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, tego wieczoru wzywam was do otwarcia mi waszych serc i do wejścia do mego niepokalanego serca. Proszę was usilnie, dzieci, pozwólcie się prowadzić przeze mnie. Powierzcie się mi z całkowitą ufnością. Powierzcie się jak małe dzieci w ramiona matki. Podczas gdy mama to mówiła, jej serce zaczęło mocno bić i z jej serca wyszedł biały promień światła, jaśniejący, był jak okrywający nas promień. Córko, popatrz na moje serce, posłuchaj bicia mego serca. Moje serce bije z miłości do każdego z was, bije dla każdego mojego dziecka, bije dla całej ludzkości. To są czasy bólu i próby. Liczne będą próby, które będziecie musieli znieść. Proszę was usilnie, nie dajcie się oddalić od Boga przez zasadzki księcia tego świata. Dzieci moje, przystępujcie często i regularnie do sakramentów. Bądźcie światłem dla tych, którzy żyją jeszcze w mrokach. Świadczcie swoim życiem. Wielu oddali się od Boga. Wielu mnie zdradzi. Proszę was usilnie, dzieci, módlcie się. Niech wasze życie będzie modlitwą. Dzieci moje, także tego wieczoru
proszę was, żebyście modlili się o pokój na całym świecie, módlcie się za rodziny, módlcie się za mój umiłowany Kościół i za wikariusza Chrystusa, módlcie się, dzieci moje, módlcie się, dzieci. Moje serce jest rozrywane bólem, gdy widzę tak wiele zła. Siły zła coraz bardziej rozprzestrzeniają swoje działania, ale wy się nie lękajcie. Ja jestem przy was, jestem blisko was, modlę się z wami i za was, jestem przy was zawsze. Podajcie mi swoje dłonie i nie lękajcie się. Potem dziewica Maryja poprosiła mnie, żebym pomodliła się razem z nią. Długo modliłyśmy się wspólnie. Podczas gdy modliłam się z nią, miałam pewne wizje. Na koniec pobłogosławiła wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.